Rosja, Iran i zacieśnienie więzi między tymi dwoma krajami i coraz większe wsparcie Iranu dla rosyjskiej ofensywy, a tym samym coraz większy wpływ Iranu na pola bitewne Ukrainy i tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Oczywiście również sytuacja na froncie, a poza tym Trump, Harris zrównują się w sondażach w Stanach Zjednoczonych, a Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, odwiedza Chiny i niezwykle ważne negocjacje hiszpańsko-chińskie na temat samochodów elektrycznych i wieprzowiny, niezwykle ważne w kontekście europejskim, do tego otwarcie Instytutu Cervantesa, a także sukcesja w rodzinie cesarskiej w Japonii, Fumio Kishida tymczasem w Seulu i skandal na Tajwanie, gdzie jeden z liderów opozycji zostaje aresztowany pod zarzutem korupcji. Witam uciekinierów i uciekinierki na Cyfrową Sicz, z dala od powagi świata realu i mainstreamu, i zapraszam na przegląd wydarzeń światowych i frontowych dla ludzi o mocnych nerwach. Za chwilę będziecie mieli Państwo całkiem niezłą orientację na temat tego, co dzieje się w świecie. A zapowiadany w piątek atak na Śnieżkę zakończył się, proszę Państwa, powodzeniem. Łatwo nie było, ale przeżyłem i dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Okazało się, że ponad 100 osób, takie 100, kilkaset osób złożyło mi życzenia urodzinowe. No, proszę Państwa, bardzo jest mi z tego powodu miło. Kilkaset dni, praktycznie każdego dnia jakiś materiał na Cyfrowej Siczy i tyle osób złożyło mi życzenia. Za to wielkie dzięki. Dzięki również za wsparcie na YouTube, na Patronite i poprzez tradycyjne przelewy. Link znajduje się pod komentarzem. Liczę na Państwa wsparcie, bo uważam, że formuła Cyfrowej Siczy i tego geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, promująca niepodległość umysłową Polski, ma sens i warte jest wsparcia. Liczę, że się utrzymamy. Liczę na Państwa. Brakuje co prawda 1000 złotych mniej więcej do takiego dobrego funkcjonowania stałego. Mam nadzieję, że to osiągniemy. Osiągniemy to być może także, proszę Państwa, ze wsparciem diamentowego patrona, jakim jest Casa Playa, nieruchomości w Hiszpanii. Gdyby ktoś był tym zainteresowany, to link znajduje się również pod komentarzem. Wiele osób jest zainteresowanych nieruchomościami w Hiszpanii i polecam zapoznanie się z ofertą. Proszę Państwa, także zapraszam na Azjatycki Wiek. To są naprawdę fajne spotkania. Tutaj jest takie logo tych spotkań. Odbywają się już od ponad 5 lat, więc to nie jest coś, co się zaczęło dziać teraz. To są naprawdę fajne spotkania z ciekawymi ludźmi na ciekawe tematy. Zajrzyjcie na stronę internetową, gorąco polecam, wiem, że będzie Wam się podobać. Nie ma już dziś czegoś takiego, przynajmniej w Polsce, i może w głównym nurcie, wydaje mi się, w tych realiach geopolitycznych długo nie będzie. Mówię tutaj o głównym nurcie, gdzieś tam na poboczach pewnie coś takiego może istnieć i taki właśnie jest Azjatycki Wiek. Uświadomiłem to sobie, rozmawiając z amerykańskimi ekspertami, komentatorami, nie za granicą, tylko w Polsce, bo to było w Polsce szczególnie widoczne, którzy nie byli jakimiś ideologami, nie byli agitatorami, nie byli propagandystami. Wypowiadali się na relacji o świecie międzynarodowym, o relacjach także Chiny-Rosja, czy o relacjach Rosja-Indie, i właśnie to było bez ideologii, to było bez agitacji, to było bez propagandy, a niestety, przepraszam, większość tego, co mamy i jako kraj przyfrontowy, umówmy się, i będziemy mieli przez bardzo długi czas, to jest plasowanie tego przekazu i do Państwa należy decyzja, czy będziecie jedli mięso, czy nim będziecie. Jeżeli wybieracie, jeżeli chcecie jeść mięso, zapraszam na Azjatycki Wiek, a jeżeli chcecie nim być, no to trudno, no to już jest Wasza decyzja. Mówię tu do wszystkich tych, którzy mają orientację, działają na rynkach międzynarodowych, wiedzą, co się dzieje na świecie. Stać Was na to i wiem, że to wymaga wysiłku dzisiaj, bo ten zalew informacji jest ogromny, ale stać Was na to, żeby się z tego wydostać i żebyśmy się na tym seminarium spotkali. No ale link również pod spodem, zajrzyjcie na stronę internetową, zdecydujcie sami, byłoby miło się spotkać, to i tak się odbędzie, bo już kilkadziesiąt osób się zgłosiło, także proszę Państwa, no liczę, że dołączycie, nie wiem, czy przebijemy 100, to już byłoby chyba coś, czego nie zakładamy, ale kto wie. Proszę Państwa, certyfikat 4.0, z czym kojarzy Wam się Japonia? Ja na to pytanie oczywiście odpowiem na końcu tego komentarza, a teraz już pola bitewne Ukrainy i Rosja-Iran. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że Iran dostarczył setki pocisków balistycznych krótkiego zasięgu do Rosji, aby wspierać Władimira Putina w jego inwazji na Ukrainę. To informacja amerykańskiego urzędnika, który pragnął pozostać anonimowy. Od razu mówię, że nie mi to powiedział, tylko to są takie gdzieś tam spekulacje, które krążą po światowych mediach i rzeczywiście one się potwierdziły. Potwierdziły się te transfery pocisków, a wysoką rangą urzędnik europejski, tu również dementuje, że ja z nim nie rozmawiałem, on również jako właśnie się pojawia w mediach międzynarodowych, wskazał, że oczekiwane są kolejne dostawy z Iranu. Kontrakt podpisany między Iranem a Rosją w grudniu 2023 roku umożliwił transfer irańskich pocisków balistycznych krótkiego zasięgu Ababil i Fateh 360, jednak dokładne typy pocisków dostarczonych w ostatnim czasie pozostają niejasne. Nikt nie wie, czy to są te, które przewiduje umowa, czy jeszcze jakieś inne. Zgodnie z doniesieniami Reutersa, Iran od sierpnia i października 2023 roku rozbudowywał co najmniej dwa swoje ośrodki przemysłu obronnego w pobliżu Teheranu, aby wspierać produkcję dronów i pocisków, z których część ma trafić do Rosji, czyli nie wszystkie, jak rozumiem. No, pamiętajmy o tym, że również tutaj szykuje się spore zamieszanie na Bliskim Wschodzie, a właściwie nie szykuje się, tylko już jest, a Iran też w jakiś sposób w tym uczestniczy, więc no, czy to jest też, proszę Państwa, niebezpieczna sytuacja, w którym nie tylko Korea Północna, ale również Iran wychodzi z izolacji i właśnie te pola bitewne Ukrainy powodują to, że te dwa kraje zaczynają się odnajdywać w nowej rzeczywistości międzynarodowej, która jest zdominowana przez wojny i konflikty. Rosja niedawno, teraz już wracając na pola bitewne Ukrainy, Rosja niedawno zintensyfikowała ataki z użyciem pocisków i dronów na Ukrainę, używając właśnie dronów Shahed 131-136, które opracował Iran, oraz użyła właśnie Rosja też północno-koreańskich pocisków balistycznych, czyli znowu tutaj za Iranem podąża, czy gdzieś mniej więcej w tej samej trajektorii porusza się Korea Północna. Najprawdopodobniej Rosja wykorzysta irańskie pociski balistyczne do celowania w ukraińską infrastrukturę krytyczną, wojskową i cywilną w nadchodzących miesiącach jesiennych i zimowych. No to będzie trudny czas dla Ukraińców. Będą być może odcięci od prądu, będą marznąć, Rosjanie będą walić tymi rakietami, czy tymi pociskami, przepraszam, nie rakietami, tylko pociskami balistycznymi, właśnie destabilizując społeczeństwo ukraińskie i zakłócając działanie ukraińskiego przemysłu obronnego. No będzie to dolegliwe na pewno. No i teraz co jeszcze tutaj się dowiadujemy z tych raportów, z tych doniesień. Prasowy brytyjski dziennik The Times donosi, że 6 września rosyjski statek dostarczył 200 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu 360, właśnie też z Iranu, do nieujawnionego portu na Morzu Kaspijskim, a więc, proszę Państwa, connectivity, a więc tworzą się nowe łańcuchy dostaw broni właśnie w tym korytarzu na Morzu Kaspijskim. Jak się okazuje, amerykańscy i europejscy urzędnicy potwierdzili, że Iran zaczął dostarczać do Rosji pociski balistyczne krótkiego zasięgu, a Instytut Studiów nad wojną, który to jest cytowany na tym podcaście, ocenił, że Rosja prawdopodobnie użyje tych pocisków do atakowania ukraińskiej infrastruktury energetycznej, militarnej i cywilnej w nadchodzących miesiącach, czyli będą takie dolegliwe właśnie ataki, które będą tutaj oddziaływać na społeczeństwo, będą go zamęczać w tych okresach jesiennych czy zimowych, kiedy będzie właśnie ciemno, kiedy będzie chłodno. Jest to wszystko przemyślaną strategią i proszę, to wszystko oznacza to, co już tutaj powiedzieliśmy na początku, pogłębiające się partnerstwo strategiczne między Iranem i Rosją. Nie takie partnerstwo strategiczne jak między Polską a Indiami, które wyniknęło jakby nagle i było pewnego rodzaju zaskoczeniem. Tylko tutaj naprawdę to są konkretne interesy i konkretne dostawy, powiedziałbym, i dla Iranu. Tu nie ma co ukrywać, tak samo jak i dla Korei Północnej. No jest to wyjście z izolacji. Rosja, która została też troszkę zepchnięta czy wypchnięta z Europy, albo sama się z niej wypisała, no też teraz poszukuje partnerów, gdzie się da. No i taki partner jak Iran, jak się okazuje, jest partnerem no, wymarzonym, bo sam Iran po prostu jest głodny tej współpracy międzynarodowej, obłożony sankcjami. Każda współpraca międzynarodowa jest dla niego na wagę złota, dosłownie i powiedziałbym, że chyba nawet i metaforycznie. Oba państwa zacieśniają współpracę gospodarczą, medialną, militarną i polityczną od czasu właśnie pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, a właściwie w konsekwencji tego wszystkiego, co się w wyniku rozpoczęcia tej wojny przez Władimira Putina stało. Iran liczy na korzyści gospodarcze i militarne wynikające z tej współpracy, więc sprzedaje Kremlowi broń w zamian za gotówkę, a to oczywiście pomaga wesprzeć trudną sytuację ekonomiczną Iranu. Iran zabiega również o zakup rosyjskich myśliwców Su-35, a irańscy urzędnicy no, naciskali nawet, można tak powiedzieć, na Rosję, aby ta dostarczyła samoloty podczas spotkania z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji Siergiejem Szołgu w Teheranie w 2024 roku. Zdobycie Su-35 mogłoby ułatwić Iranowi, mogłoby umożliwić Iranowi łatwiejsze i bardziej niezależne projekcje siły powietrznej, biorąc pod uwagę, że obecnie irańska flota lotnicza jest przestarzała i źle utrzymana. A jeszcze nie wiadomo, jak to będzie z Izraelem, proszę Państwa, bo sytuacja jest no, napięta. Oczywiście to obserwujemy, jakieś pociski wysłane dzisiaj z Izraela w stronę Syrii, również wielkie demonstracje w samym Izraelu. No, Iran tutaj na pewno musi szykować różne scenariusze i liczy na to, że Federacja Rosyjska mu w tym pomoże. Iran stara się również uzyskać wsparcie Rosji w modernizacji swoich zdolności cybernetycznych, programów rakietowych i kosmicznych, co też stanowi część rozszerzającej się współpracy militarnej. No i oczywiście USA i oczywiście niektóre kraje europejskie przygotowują już pakiet sankcji przeciwko Iranowi w odpowiedzi na te działania, no ale Iran tymi sankcjami duszony jest już od jakiegoś czasu. To oczywiście pewnie utrudni, czy wywrze jeszcze większą presję na Iran, no ale trudno powiedzieć, czy będzie to jakimś tutaj rewolucyjną zmianą sytuacji. No ale my przejdźmy, proszę Państwa, teraz na front. Adaptacje ukraińskie w zakresie obrony przed dronami. Ukraina skutecznie, jak się okazuje, rozwija swoje zdolności do zwalczenia dronów, które nie są trudne w produkcji, często też przybywają z Iranu właśnie na front i to pozwala Ukraińcom neutralizowanie rosyjskiego nacisku na ukraiński system obrony powietrznej i ukraiński analityk wojskowy Petro Czernyk poinformował, że ukraińskie systemy walki elektronicznej zakłócają rosyjskie drony Shahed 136, 131, powodują, że zmieniają one kurs i rozbijają się po wyczerpaniu paliwa. Ukraińskie siły powietrzne przyznały, że ukraińska walka elektroniczna wpływa na skuteczność rosyjskich dronów i tutaj ukraińska firma dronowa Besomar opracowała w ogóle drona przechwytującego, który jest już wykorzystywany w strefie walk do niszczenia rosyjskich dronów. Ukraińskie wojsko używa także dronów FPV do niszczenia rosyjskich śmigłowców oraz dronów rozpoznawczych i bojowych. No sporo się tego konfliktu toczy. Duża część tego konfliktu toczy się w tej przestrzeni elektronicznej i powietrznej z udziałem dronów właśnie. I teraz Ukraińcy cieszą się ze swoich działań w obwodzie kurskim, twierdzą, że miały one duży wpływ na rosyjskie operacje ofensywne. No, Rosjanie chyba uważają inaczej, ale co na ten temat uważa generał porucznik Kryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy GUR? Otóż stwierdził on, że ukraińska operacja w obwodzie kurskim miała szerokie konsekwencje dla rosyjskich operacji ofensywnych i wskazał, że działania te skomplikowały rosyjskie plany ofensywne na sierpień 2024 i jesień tego roku. Rosja jest zmuszona do zaangażowania wszystkich dostępnych sił i zasobów, aby osiągnąć swoje cele, szczególnie w okolicach Pokrowska. Budanow podkreśla, że rosyjskie dowództwo wojskowe koncentruje się obecnie na tym kierunku, co skutkuje zmniejszeniem intensywności działań ofensywnych na innych frontach Ukrainy. No dobra, tylko jeżeli tu dojdzie do tego przełamania i do opanowania tego Pokrowska, no to jest ważny w Donbasie, czy w tym no, ważny punkt w tej rozgrywce, ważne miejsce. No i teraz, proszę Państwa, te prognozy na zimę 2024-2025. gdzie trudno jest prowadzić w tamtym regionie te działania wojenne, o tym mówią wszyscy wojskowi, będzie bombardowanie tej infrastruktury krytycznej. Co na to Budanow? Budanow zauważył, że warunki pogodowe prawdopodobnie skomplikują rosyjskie operacje ofensywne, ale nie oznacza to całkowitego zaprzestania działań przez Rosję. Jesienna pora błotna utrudnia bowiem manewry naziemne, ale zimowe mrozy z kolei umożliwiają skuteczniejsze przemieszczanie się pojazdów opancerzonych. Przykłady z przyszłości pokazują, że Rosja jest gotowa do prowadzenia operacji ofensywnych w trudnych warunkach pogodowych, nie czekając na poprawę warunków atmosferycznych. A prognozy sugerują, że choć warunki pogodowe mogą się skomplikować, działania obu stron nie spowodują całkowitego zatrzymania aktywności bojowej na linii frontu. No tak, przyznam się, że trochę... paradoksalne jest teraz zastanawianie się nad to, co będzie zimą, kiedy jeszcze niedawno mieliśmy 30 stopni w Polsce, jeszcze po prostu gorące lato, a tu już właściwie zaczynamy myśleć o tym, co się stanie, kiedy mróz po prostu zmrozi i utwardzi tą powierzchnię w tych błotnych częściach Ukrainy i to już właściwie jest perspektywa bardzo krótka, mimo tych upalnych dni. Rosyjskie priorytety operacyjne, proszę Państwa. Instytut Studiów nad wojną wskazuje, że rosyjskie siły zbrojne zintensyfikowały operacje w pobliżu Pokrowska oraz na zachód i południowy zachód od Doniecka. Tam toczą się główne walki, jednak ISW nie zauważyło wzmożonych działań ofensywnych w innych rejonach frontu. Rosyjskie dowództwo wojskowe niemal na pewno zdecydowało się na priorytetowe traktowanie postępów w okolicach Pokrowska, angażując dostępne siły kosztem działań ofensywnych w innych kierunkach. I w wyniku tego Rosjanie angażują większą część swoich zasobów w ten rejon, co może prowadzić do osłabienia ich działań w innych częściach Ukrainy. No, powiem szczerze, że to jest spory ten front ukraiński, długi, tak bym to powiedział, i to oczywiście, proszę Państwa, teraz mówi się o problemach, że to powoduje problemy logistyczne i kadrowe Rosji. Rosyjskie blogi wojskowe raportują, że ograniczenia kadrowe zmuszają dowództwo wojskowe do zmiany planów operacyjnych w obwodach donieckim i kurskim. Brakuje systemowego rozwiązania w celu zapewnienia odpowiednich sił do kontynuowania ofensywy na Ukrainie oraz do odparcia ukraińskich działań w obwodzie kurskim. Niedobory kadrowe spowalniają rosyjskie postępy w kierunku Pokrowska, a jednostki rosyjskie ponoszą straty personalne i są coraz bardziej niedostatecznie obsadzone. Pomimo tego siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne. No i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Na razie doprowadza do technologicznego wyścigu zbrojeń. Zarówno Rosja, jak i Ukraina są zaangażowane w wyścig technologiczny w zakresie ofensywy i obrony. No, temu przygląda się cały świat, patrzy, jak to wszystko się tam sprawdza na tych polach bitewnych. Tutaj kluczowym czynnikiem dla Ukrainy jest zdolność do wdrażania innowacji technologicznych na szeroką skalę i to jeszcze przed tym, zanim się Rosja do tego zaadoptuje. Ukraina stara się zredukować przewagę materialną Rosji, koncentrując się na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach. No, myślę, że sporo tutaj ludzkość się nauczy, jeżeli chodzi o skuteczne i jeszcze bardziej śmiercionośne właśnie prowadzenie działań wojennych. To też jest jeden z elementów czy aspektów tego wszystkiego, co oglądamy na polach bitewnych Ukrainy. No i proszę Państwa, sekretarz obrony Lloyd Austin stwierdził 6 września, że żaden pojedynczy system broni nie będzie game changerem, nie będzie zmieniającym grę dla Ukrainy i że pozwolenie ukraińskim siłom na użycie dostarczonej przez USA broni do ataków na cele wojskowe w Rosji nie zmieni statusu wojny. No więc cały czas mamy taką, powiedziałbym, z ukraińskiego punktu widzenia, patową sytuację, tak jakby to Ukraińcy mogli na to patrzeć, bo będą tą pomoc utrzymywać, ale tylko do tego, żeby się obronić, natomiast nie będzie tutaj game changera, nie będzie tutaj rozstrzygnięcia. Zachodnia pomoc wojskowa pozostaje kluczowa dla zdolności Ukrainy do obrony, a Austin podkreślał jednak ograniczenia w korzystaniu z broni z dalekiego zasięgu. No pytanie jest, czy gdyby Ukraina stała dozbrojona do tej broni dalekiego zasięgu, czy to by coś zmieniło? No, zdaniem tutaj sekretarza obrony USA Lloyda Austina raczej nie, więc będzie się to jakoś tam jeszcze wszystko utrzymywać, proszę Państwa. No a Rosja próbuje, proszę Państwa, wpływać na narracje międzynarodowe. Tutaj odbyło się spotkanie rosyjskich urzędników z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Mariano Grossim. No i tutaj Rosjanie promowali takie spojrzenie, że Ukraińcy są zagrożeniem dla rosyjskich elektrowni jądrowych, że trzeba coś zrobić z agresywnymi Ukraińcami, właśnie może zdemilitaryzować ich, co próbuje już uczynić Federacja Rosyjska od jakiegoś czasu. No i że tu nie ma wyjścia, trzeba po prostu coś z tym zrobić, zająć te terytoria ukraińskie, żeby zrobić z tym porządek, bo inaczej to szaleńcy będą atakować te właśnie elektrownie jądrowe. No zobaczymy, na ile to zadziała na Zachodzie, bo w Polsce oczywiście wszyscy reagują na to jakimś takim, no powiedziałbym, rozbawieniem nawet, czy nerwowym uśmiechem, ale Państwa gdzieś tam w świecie globalnego południa, ale nawet i zachodu Europy, no to są jakieś narracje, które gdzieś tam no, mogą jakiś tam skutek odnieść. Tymczasem oczywiście u siebie Rosja zacieśnia kontrolę nad przestrzenią informacyjną, czyli jak największa kontrola u siebie i jak największy wpływ poza granicami. Tu Kreml dąży u siebie do pełnej kontroli nad przestrzenią informacyjną i będzie ponownie próbował deanonimizować rosyjskie kanały społecznościowe mimo wycofania się z Roskomnadzoru, z niedawno proponowanych regulacji. Działania te wpisują się w szersze wysiłki mające na celu kształtowanie rosyjskiej tożsamości narodowej i ideologii. No Państwa, to będzie chyba w tych czasach jeszcze połączonych z rewolucją tą technologiczną, to ten wpływ na umysły ludzi no, będzie coraz większy na pewno w Rosji, ale wydaje mi się, że to chyba na całym świecie będzie już w różnych formach oczywiście się dziać i z różną intensywnością, ale to po prostu już nie są te czasy sprzed 2020 roku, tak bym to chyba określił. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o te wydarzenia frontowe. Raz jeszcze przypominam, że diamentowym patronem tego kanału jest casaplaya.pl, nieruchomości, apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Polecam link pod komentarzem i zapraszam, proszę Państwa, do polityki globalnej i tutaj, proszę Państwa, od razu trafiamy do serca imperium Stany Zjednoczone. Już wydawało się, że Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych po tym zamachu, ale w świecie dzisiejszych mediów społecznościowych, w cyfrowej rzeczywistości ta informacja o postrzale to był mniej więcej tydzień, a potem wszyscy zapomnieli, potem był hype na Kamalę Harris, a teraz okazuje się, że już i hype na Kamalę Harris się wyczerpuje i zrównują się w sondażach. Proszę Państwa, ludzie w Pensylwanii będą teraz decydować o tym, co wydarzy się na Ukrainie, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych. Ludzie w Pensylwanii, którzy być może nawet w ogóle nie wiedzą, gdzie leży Ukraina, ich głosy będą niezwykle ważne. Może nigdy nawet o Ukrainie nie słyszeli, a pewnie może nawet tam nie byli, ale jako ten swing state, który dostarczy tych głosów elektorskich, które mogą przesądzić o tych wyborach, no to głosy właśnie hydraulika z Pensylwanii będą miały ogromny wpływ na to, co wydarzy się w najbliższych miesiącach, latach na Ukrainie, to nie ulega żadnej wątpliwości, bo tutaj rozwiązania polityczne Kamali Harris i Donalda Trumpa są różne, a zrównali się w sondażach. Tutaj badanie przeprowadzone przez Wall Street Journal pokazuje, że cieszą się poparciem około 40% respondentów, co świadczy o zaciętej rywalizacji przed tymi wyborami, które odbędą się w listopadzie tego roku. Sondaż wskazuje na wysoki poziom polaryzacji w społeczeństwie amerykańskim, co no właśnie też pewnie wpłynie na przebieg kampanii wyborczej, ale gdzie nie ma polaryzacji, proszę Państwa, demokracja dzisiaj spolaryzowała wszędzie. No, kto niuansuje, tego nie ma, ten się nie liczy, ten się nie przebija, ten jest nudny po prostu, no taka jest prawda, więc w polityce nie może osiągnąć żadnego rezultatu, tak na dobrą sprawę. Pytanie jest, czy w innych dziedzinach życia można jeszcze niuansować, czy to też już po prostu zaczyna być nużące i ludzie nie chcą tego oglądać, ani słuchać, ani tego popierać. I tutaj stanowcza deklaracja, proszę Państwa, Donalda Trumpa w sprawie polityki handlowej w trakcie jednego ze swoich wystąpień. Znaczy, różne rzeczy on na tych wiecach opowiada, no ale teraz zadeklarował zadeklarował, że firmy, które chcą robić interesy z USA, nie będą mogły współpracować z Chinami. Trump stwierdził, że jego administracja będzie surowa, egzekwować zakaz handlu z chińskimi firmami, podkreślając, że Chiny są największym zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki. Jego stanowisko spotkało się z mieszanymi reakcjami zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, ale może potem okaże się, że to były, że kampania wyborcza rządziła się swoimi prawami. Pytanie jest, jak to egzekwować, no bo też wiele firm po prostu jest powiązana z Chinami, łańcuchami dostaw. No Chiny sprzedają dużo rzeczy materialnych po prostu, no więc takich, no, które są niezbędne gdzieś tam do funkcjonowania, bo tu różne rzeczy można opowiadać, różne marzenia, idee, koncepcje, które często rzeczywiście mają dużą wartość, ale potem trzeba kupić gwoździe, trzeba kupić pręty, trzeba kupić jakieś komponenty i to jest już coś materialnego, a to znajduje się w Chinach, no więc będzie to ciekawe, jak to realizować, no chyba w praktyce, jeżeli Donald Trump oczywiście zostanie prezydentem, no chyba, że to po prostu tylko tak w czasie wyborów, no to różne rzeczy tam się opowiada, niektórzy już nawet w czasie rządów też różne rzeczy opowiadają, a robią de facto co innego, bo jakby te siły, te wektory polityki międzynarodowej, a cała ta retoryka to czasami nie zawsze idzie w parze. No ale zobaczymy, proszę Państwa, zobaczymy, a tymczasem właśnie Pedro Sanchez jest w Pekinie, proszę Państwa, będzie tam przebywał do środy i odbył rozmowy z chińskimi przywódcami, które dotyczyły m.in. redukcji ceł na importowane do Chin samochody oraz zwiększenie eksportu hiszpańskiej wieprzowiny. Przepraszam, nie wołowiny, tylko wieprzowiny, więc elektryczne samochody z jednej strony, z Chin do Europy, wieprzowina hiszpańska do Chin. Oba kraje szukają sposobów na wzmocnienie stosunków handlowych, a właściwie na osiągnięcie chyba jakiegoś konsensusu i to też jest ważne, no bo Hiszpania też jest ważnym krajem w Unii Europejskiej, a Chiny chcą utrzymać jakieś tam pozytywne relacje z Unią Europejską w obliczu globalnych napięć handlowych i geopolitycznych. No i tutaj chiński rząd, jak zawsze przy tego typu rozmowach i negocjacjach, wyraził zainteresowanie dalszym otwarciem swojego rynku, co może być korzystne dla hiszpańskich eksporterów. Tymczasem Polskę dopadła choroba naszych drób, już nie pamiętam, jak się nazywała ta choroba, afrykański pomór świń, to chyba nie to. Wybaczcie Państwo, może zaraz jeszcze sprawdzę. No w każdym razie rynek na polski drób wygląda na to, że będzie zamknięty. A może będzie regionalizacja, bo to było w Lubuskiem. Natomiast Hiszpanie dyskutują o tej wieprzowinie i Pedro Sanchez spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem w czasie tuż swojej drugiej wizyty w ciągu 1,5 roku. Pedro Sanchez reprezentuje centrolewicowy rząd, weźmie udział również w forum biznesowym w Pekinie, w którym wezmą udział firmy i hiszpańskie i chińskie. Później pojedzie do Szanghaju i będzie jeszcze więcej imprez biznesowych, w tym inauguracja Instytutu Cervantesa, a więc centrum promującego język hiszpański i kulturę. No ciekaw jestem, jak po chińsku, muszę zobaczyć, jak po chińsku, przynajmniej przeczytać jakiś fragment po chińsku Don Quixota. To myślę, że byłoby ciekawe. No i razem z tymi rozmowami i tutaj z bankietami różnego rodzaju razem z Xi Jinpingiem Sanchez spotka się właściwie, a pewnie Państwo, jeżeli Państwo oglądacie, to już spotkał się z premierem Li Qiangiem i będzie właśnie rozmawiał o tych łańcuchach dostaw. Sanchez już był wcześniej, w marcu 2023 roku, kiedy to Hiszpania obejmowała tą rotującą prezydencję w Unii Europejskiej i teraz przejdźmy już do konkretów, bo Hiszpania jest tym najbardziej ciekawym, jest ciekawym przypadkiem, bo była wśród tych krajów, której zależało na tym, żeby objąć jak najwyższymi cłami chińskie samochody elektryczne. No i dlaczego Hiszpania tego chciała? No chciała dlatego, że liczyła na i liczy dalej na inwestycje chińskie w przemyśle samochodów elektrycznych i to się nawet częściowo udaje, no ale tutaj trochę efektem niezamierzonym było to, że Pekin zamiast zwiększyć te inwestycje do Hiszpanii czy w ogóle do Unii Europejskiej, bo one będą w Unii Europejskiej, pewnie duża część na Węgrzech, Węgry po prostu przejmą większość tych inwestycji, a jeżeli inni nie będą chcieli, to i tak Węgry, których nikt z Unii Europejskiej jakoś dziwnym trafem nie wyrzuca, ani one nigdzie się nie wybierają, no ale Hiszpania i Francja były wśród tych krajów, które chciały zwiększyć te cła, żeby, jak rozumiem, przyciągnąć, zmusić w ten sposób Chiny do większych inwestycji w Europie i przyciągnąć jak największą część do siebie. W tym gronie tych krajów również była Polska, ale tutaj właśnie nie wiadomo dlaczego, bo Polska tych inwestycji w przeciwieństwie do Francji i Hiszpanii nie chce, ale chce blokady. No tamte z powodów praktycznych, Polska z jakichś innych i teraz w przypadku Hiszpanii efektem ubocznym tego było to, że Chiny po prostu wprowadziły śledztwo w sprawie postępowania antydumpingowe w sprawie importu wieprzowiny z Hiszpanii. To był ten efekt uboczny. No i teraz o tym rozmawiają. Tutaj jeszcze również właśnie afrykański pomór świń. Od tamtej pory ten eksport wieprzowiny do Chin znacznie spadł właściwie można powiedzieć 3-krotnie w stosunku do 2020 roku, kiedy osiągnął swój pik, to było prawie 8 miliardów euro, no teraz to jest 2,6 miliarda euro, czyli ponad trzykrotnie mniej, a pamiętajmy, że ponad połowa tej wieprzowiny pochodzi z Hiszpanii, więc tutaj no 4 miliardy, rozumiem, że około 4 miliardów było wcześniej, a teraz gdyby to zachować w proporcje, to teraz byłoby tylko 1,3 miliarda. No ale proszę Państwa, właśnie, jak to jest? No te napięcia związane i te dysputy związane właśnie z eksportem wieprzowiny do Chin nie zatrzymały planów producenta samochodów Chery do otwarcia, proszę Państwa, fabryki samochodów elektrycznych w Barcelonie. Więc tutaj kłócą się, czy kłóciły się jako Unia Europejska, ale to głównie Hiszpanie, bo oni odpowiadają za połowę tego eksportu wołowiny z Unii Europejskiej do Chin. Kłócimy się o wieprzowinę, a tymczasem Hiszpanie przyciągają właśnie fabrykę samochodów elektrycznych do Barcelony. No, zobaczymy. Warto obserwować, proszę Państwa, mimo że no, Polska już chyba w tym nie weźmie udziału, ale właśnie kraje takie jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Italia, no już nie mówię o Węgrzech, no będą brały udział w tym ciekawym procesie, jakim jest na nowo układanie tych łańcuchów dostaw. No właśnie, czy Polska nie... Polska jakoś, wydaje mi się, że to będzie szereg niepowiązanych ze sobą, często przypadkowych decyzji. Nie mogę powiedzieć, że nie weźmiemy w tym udziału, no bo żyjemy na planecie Ziemia, więc na pewno weźmiemy w tym udział. W jakiś sposób będziemy odczuwać konsekwencje też tych decyzji, które podejmą Hiszpanie i inni. Co jakiś czas być może nawet też coś tam wykonamy, jakieś ruchy w tym kierunku, zobaczymy. No będzie to splot i różnych okoliczności i wypadkowa wielu rzeczy, które się gdzieś tam wydarzą. Czy przy naszym udziale, czy gdzieś po prostu w tym kontekście, w naszym otoczeniu. No ale teraz, proszę Państwa, Japonia. I tam ciekawa sprawa, bo rozgorzewa debata o sukcesji w rodzinie cesarskiej, rozgorzewa na nowo, szczególnie w kontekście starzejącego się już cesarza Naruhito i ograniczonej liczby potencjalnych następców tronu. Kwestia dziedziczenia tronu przez kobiety, bo wiele z potencjalnych następców to panie, ale no, to jest jednak Japonia, więc takie społeczeństwo, w którym rola kobiet nie jest chyba wystarczająco, przynajmniej do tej pory nie była wystarczająco wysoka, żeby to rozwiązywało problem i znowu ta kwestia, czy kobieta mogłaby zastąpić cesarza Naruhito, staje się gorącym tematem. Jedynym potomkiem, męskim potomkiem młodszego pokolenia jest książę Hisahito, ale on ma dopiero 17 lat, no ale to jeszcze już niedługo właściwie osiągnie taki wiek. Ja w 17 lat na przykład już uważałem, że to jest absolutnie wiek dojrzały, nie wiem, jak książę Hisahito, ale z reguły akurat następcy tronu zawsze czują się wystarczająco dojrzali do tego, żeby na tym tronie zasiąść. Pamiętajmy jednak, że mówimy o Japonii, która też jest społeczeństwem bardzo szanującym seniority, czyli wiek, gdzie tam jakby ta mądrość, prestiż, szacunek przychodzi wraz z wiekiem i to też jest pewnego rodzaju kulturowe wyzwanie. No 17 lat to może nie jest problem w Stanach czy także w Europie, ale w Japonii 17 lat oznacza coś innego, jeżeli mówimy o takich sprawach. No i tutaj oczywiście te debaty mają wpływ na japońskie społeczeństwo, silnie związane z tradycjami, ale jednocześnie wymagające coraz większych reform i zmian, bo Japonia już osiągnęła też pewien pik, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. No właśnie, i pozostała też państwem w dużej mierze konserwatywnym, co ciekawe. No ale właśnie, teraz mam wrażenie, że te czerwone linie gdzieś tam bywają przekroczone. Zobaczymy, czy tak będzie w kwestii sukcesji, a na pewno będą miały jakiś wpływ dla przyszłości rodziny cesarskiej, systemu rządów w Japonii. Zobaczymy, warto obserwować, proszę Państwa, tak samo jak warto obserwować wizytę japońskiego premiera Fumio Kishidy w Korei Południowej. W czasie wizyty w tym kraju Fumio Kishida spotkał się z prezydentem Yoon Suk Yeolem, aby omówić kluczowe kwestie bezpieczeństwa i współpracy regionalnej. Tematy rozmów obejmowały m.in. wspólne działania w obliczu zagrożeń ze strony Korei Północnej oraz wzmacnianie bilateralnych więzi gospodarczych. Wizyty odbywają się w atmosferze stopniowego ocieplania stosunków między Tokio a Seulem, co jest istotne w kontekście narastających napięć w regionie Azji Wschodniej. No i oba kraje starają się przezwyciężyć historyczne zaszłości i współpracować na rzecz stabilności regionu. Będzie to bardzo trudne, proszę Państwa, bo starają się połączyć i nie bez sukcesów Japończyków i Koreańczyków Amerykanie, ale przeszkadza w tym przeszłość i tu sprytnie Chińczycy podnoszą ten temat właśnie czasami właśnie II wojny światowej, co w społeczeństwie koreańskim budzi wciąż silne emocje i oddala troszkę Koreę i Japonię. Chińczycy stawiają na pragmatyzm, na relacje gospodarcze, promują te formaty współpracy ekonomicznej, mówią dużo też o pewnej jednak wspólnocie, ale nie demokratycznej, tylko wspólnocie, powiedziałbym, może konfucjańskiej, choć tak tego nie określają, ale jest po chińsku takie określenie tongfanren, czyli człowiek wschodu. Jesteśmy po prostu ludźmi Azji, ludźmi wschodu i wiemy coś, czy rozumiemy coś, czego jednak ci westerners, ci ludzie zachodu nigdy nie zrozumieją. Mówię to Państwu jako osoba, która w Azji spędziła długi czas, że jest coś takiego, co Azjaci rozumieją, co jest dla nich wspólne, a czego ludzie z zachodu nie rozumieją i tym grają troszkę Chiny. Yoon Suk Yeol, który jest tutaj rzeczywiście osobą realizującą tą politykę zbliżania z Japonią, jednak teraz nie ma większości w parlamencie, wygrały opcje jemu przeciwne, będzie to jednak ta rozgrywka cały czas w Korei Południowej i w Japonii trwała, a jednak te społeczeństwa też się będą bardzo zmieniać, mają problemy demograficzne też, jedne z największych na świecie, podobnie jak Chiny i Polska i Europa Wschodnia, to i Azja Wschodnia jest tym krajem, który ma największy problem z demografią i to będzie zmieniać te społeczeństwa również. Jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, a więc na geopolitykę nałożą się te zmiany technologiczne i społeczne i to będzie wszystko, stworzy, proszę Państwa, bardzo ciekawą konstelację, więc będziemy to jeszcze, myślę, że nie raz komentować. No i teraz, proszę Państwa, za kratki trafia Ko Wen-je, ten tajwański chirurg, przywódca tajwańskiej partii ludu, taki można powiedzieć tajwański Szymon Hołownia, który jednak nie stworzył koalicji z rządzącą DPP, i teraz okazało się, że miał lepkie rączki w czasie sprawowania urzędu burmistrza Tajpej. Sprzed kilku lat wyciągnięto mu jakieś sprawy korupcyjne, jest podejrzewany o przyjmowanie łapówek i nadużywanie władzy. władzy, tak jak zresztą pierwszy prezydent, no pierwszy nie był pierwszy z DPP, pierwszy prezydent taki protajwański, Chen Shui-bieng, którego też wsadzono za kratki, potem zwolniono, ale też udowodniono mu, że tam miał jakieś problemy z papierami, z rozliczaniem wydatków, za to poszedł siedzieć. No i teraz Ko Wen-je aresztowany, jego zatrzymany, jeszcze nie aresztowany, to wzbudziło szerokie zainteresowanie mediów oraz reakcje polityczne, społeczne, przepraszam. No zawsze był, proszę Państwa, problem z korupcją, ale ja wiem, czy no właśnie, no to jest ciekawe, po prostu tak się składa, że dzisiaj przedstawiciele opozycji w różnych miejscach na świecie no, trafiają za kratki z powodu korupcji. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze w Polsce. No, rząd oczywiście obiecuje przejrzyste śledztwo, pełną transparentność, surowe ukaranie winnych, a więc prawo i sprawiedliwość, a więc, tak jak powiedział Donald Tusk, będzie to poznanie rzeczywistego znaczenia słów prawo i sprawiedliwość, ale to wszystko, proszę Państwa, może mieć wpływ nie tylko na przyszłe wybory i grę polityczną na wyspie, no ale także stabilność polityczną wyspy, no bo jednak realia geopolityczne są jakie są. No zobaczymy, a jeszcze w to wszystko, proszę Państwa, na to wszystko się nakłada tajfun Yagi. Tajfun Yagi, który uderza w południowe Chiny, właśnie też i Tajwan chyba, ale na pewno uderza w wyspę Hainan i w Hongkong, przynosi silne opady deszczu i wiatry, zakłóca codzienne życie mieszkańców. Ja kilka takich tajfunów przeżyłem, wtedy nie można wychodzić z domu, czasami nie działa internet, no trzeba się uzbroić w cierpliwość, można poczytać książki, napiszcie ciepłej herbaty, może napiszcie Państwo w komentarzach, kto z Was chciałby taki tajfun jesienią przeżyć. To nie jest nic strasznego, nie przypomina to jakiegoś hollywoodzkiego blockbustera, mi się wydawało, że tam będą jakieś latające motocykle, jakieś tam powyrywane w ogóle dachówki. To się nie dzieje, raczej nudne opady deszczu przez długi czas. No ale wtedy można też porobić takich rzeczy, których nie robi się na co dzień. No ale dobra, nie róbmy może z tego, proszę Państwa, jakiejś ciekawej opowieści, bo wiele domów zostało uszkodzonych, setki lotów oczywiście odwołanych, wtedy wyspa jest odcięta. Mówię o Tajwanie, ale tutaj mówimy też o Hainan. Hainan to też wyspa, czy Hongkong. Wiele lotów jest odwołanych. Lokalne władze apelują o ostrożność i przygotowują się na ewentualne ewakuacje, a jeśli warunki pogodowe się pogorszą, no to właśnie te ewakuacje, ulewne deszcze i gwałtowne wiatry mogą prowadzić do dalszych zniszczeń, a chińskie służby ratunkowe na Hainanie i Hongkongu są w pełnej gotowości, aby pomóc poszkodowanym. Nie jest to nic przyjemnego jednak, więc może rzeczywiście nie na miejscu była ta moja propozycja przeżycia tajfunu. No ale może, ale mimo wszystko jestem ciekaw Państwa komentarzy. I teraz już ostatnia część, proszę Państwa, to są wydarzenia na świecie, żebyśmy dopełnili obrazu tego, co się dzieje. W São Paulo ludzie protestują, protesty i manifestacje przeciwko blokadzie platformy Elona Muska, która ma być zablokowana w Brazylii. Demonstraci oskarżają Muska o cenzurę i naruszanie wolności słowa. Blokada platformy wywołała oburzenie wśród brazylijskich urzędników, którzy twierdzą, że Musk działa w interesie swoich osobistych ambicji i próbuje kontrolować dostęp do informacji. Czyli on się skonfliktował z rządem, zablokował to, czyli on sam, nie rząd, ale właśnie sam Musk zablokował tą platformę, no a ludzie, wściekli ludzie, niektórzy tam pewnie mają 100 tysięcy followersów i nad tym ciężko pracowali, teraz to jest zablokowane, no to wyszli na ulicę, chociaż nie wiem, czy akurat ci wyszli, czy influencerzy wyszli na ulicę, ale wielu ludzi wyszło na ulicę oburzonych tym, że to nie jest wolność słowa i że nie na tym ona polega. Protesty i manifestacje również w Izraelu, proszę Państwa, i do tego są to największe w historii Izraela, ale już nie wiem, bo co jakiś czas to są największe w historii Izraela, a jednocześnie niewiele jednak zmieniają. To bo są protesty przeciwko decyzji rządu Netanyahu o braku działań na rzecz uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w strefie Gazy. Manifestacje uznawane za największe w historii kraju zgromadziły setki tysięcy ludzi na ulicach, którzy domagali się natychmiastowych działań na rzecz uwolnienia zakładników. Organizatorzy protestów twierdzą, że rząd skazuje zakładników na śmierć, nie podejmując negocjacji. No wymusza w ten sposób jakieś działania Netanyahu, który jest niewzruszony wobec Hamasu, ale też i wobec własnego społeczeństwa. No zobaczymy, czy ta presja jakiś skutek wywrze. Ale też tragiczny finał Marszu Pamięci w Chile, proszę Państwa, gdzie doszło do starć z policją podczas właśnie tego Marszu Pamięci zorganizowanego dla uczczenia ofiar Augusto Pinocheta. Demonstracja, w której uczestniczyły tysiące ludzi, zakończyła się starciami z siłami porządkowymi. Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby rozpędzić tłum. W trakcie zamieszek zginął jeden z uczestników marszu. Incydent spotkał się z szeroką krytyką w kraju, a prezydent Gabriel Boric wezwał do śledztwa w sprawie okoliczności śmierci demonstranta. Sudan tymczasem odrzuca raport ONZ. Władze Sudanu odrzuciły ten raport ONZ dotyczący naruszeń praw człowieka w kraju, uznając go za polityczny i nielegalny. Raport przygotowany przez Międzynarodową Komisję Śledczą oskarża sudańską armię oraz siły szybkiego reagowania o dokonywanie licznych zbrodni przeciwko ludności cywilnej od początku konfliktu w kwietniu 2023 roku. Władze Sudanu stwierdziły, że raport jest stronniczy, nie opiera się na faktach i jednocześnie potępiły ONZ za naruszanie suwerenności kraju. No taka to przepychanka między ONZ-em a Sudanem. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze raz podziękować za wsparcie dla tego kanału na Patronite. Liczę, że jeszcze Państwo to wsparcie udzielicie, bo troszkę brakuje do stabilnego funkcjonowania cyfrowej siczy, a liczę, że taka formuła jest potrzebna, jednak i przydatna dla społeczeństwa, jako taki niszowy gdzieś tam kanał, przecież nie mówię tutaj o powadze świata realu i mainstreamu, więc bardzo dziękuję za to wsparcie, linki znajdują się pod komentarzem, wsparcie na Patronite, na YouTube i poprzez tradycyjne przelewy. Zapraszam oczywiście na ten Azjatycki Wiek. Proszę Państwa, bardzo ciekawe dyskusje, debaty na te tematy, o których może często nawet się ich nie podnosi tak publicznie, które uważam, że są ważne. No, krążymy oczywiście wokół świata pozaeuropejskiego i to, jak on zmienia jednak sytuację, a widzimy chociażby na przykładzie Iranu i tego, co się dzieje na polach bitewnych Ukrainy, że ten świat pozaeuropejski jest istotny, także Indie, Chiny, Bliski Wschód, kraje globalnego południa, Ameryka Łacińska. To wszystko, proszę Państwa, jest wielka zmiana, której doświadczamy i Państwo pracujący na rynkach międzynarodowych albo po prostu obserwujący politykę międzynarodową to widzicie, więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście dołączyli także do nauki języka chińskiego i może wyjazdu do Chin, chociaż jeszcze nie znamy daty, ale tu już wiele osób czeka w blokach startowych i dorosła osoba do nauki języka chińskiego też byłaby mile widziana. Z czym kojarzy się Japonia, proszę Państwa? To certyfikat człowieczeństwa 4.0, na to pytanie powinienem odpowiedzieć. Tak jak obiecałem, otóż Królestwo Japonii kojarzy mi się z kulturą militarną, kojarzy mi się z samurajami, kojarzy mi się z wojną, z wojowniczością, ze sztukami walki, kojarzy mi się Japonia, kojarzy mi się także z grzecznością, szacunkiem, respektem i takim, powiedziałbym, ciekawym wariantem kultury azjatyckiej. Tą najbliżej, którą ja znam, to jest kultura chińska, kultura japońska jest inna, ale też jest kulturą azjatycką, jest właśnie ciekawym jej wariantem. Z czym kojarzy mi się Japonia? Kojarzy mi się też z poczuciem estetyki, które jest w Japonii ważne, z kwitnącą wiśnią i oczywiście z sushi, chociaż sushi jest taką zwyczajną potrawą w Japonii, ale zrobiło zawrotną karierę na całym świecie, z tym również kojarzy mi się Japonia. Jeśli ktoś dobrnął do końca, proszę Państwa, to będę wdzięczny za 2 plusiki. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, co wielu z Państwa wspiera i to konsekwentnie już od kilkuset dni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, za co raz jeszcze dziękuję, za to, że wspieracie, za to, że rozumiecie formułę geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu. To był 9 dzień września roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2024. Kłaniam się, pozdrawiam, dziękuję za uwagę, mam nadzieję do zobaczenia wkrótce, wszystkiego dobrego i udanego początku tygodnia.